Szanowni Państwo, dzień dobry, witam bardzo Państwa serdecznie. W końcu po wielu tygodniach wiemy, na jakich zasadach będzie się odbywała najbliższa kampania wyborcza. Trybunał podjął orzeczenie w sprawie tak zwanego kodeksu wyborczego. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Napieralski. Bardzo proszę. W kwietniu roku 2009 z inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej była przegłosowana w Sejmie ustawa, która znacząco ograniczała subwencje dla partii politycznych, ale też ustawa, która zabraniała spotów w telewizji, w radio i zabraniała billboardów. Wtedy prezydent Lech Kaczyński wysłał zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny wniósł uwagę, ale nie wniósł tej uwagi do billboardów i do spotów, a dokładnie do zakazu billboardów i spotów. Nowy prezydent, wybrany w zeszłym roku, Bronisław Komorowski, większość parlamentarna Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ten projekt schowała do szuflad. Większość parlamentarna przygotowała kolejny już projekt, który miał zakazać billboardów i spotów reklamowych. I dzisiaj orzeczenie Trybunału jest jednoznaczne. Zwracam uwagę na to, co wydarzyło się w czasie między jedną a drugą ustawą. Otóż dzisiaj zobaczyliśmy, jak mało skuteczna jest Platforma Obywatelska z PSL-em, jak nie potrafi dobrze przygotować projektów ustaw. Razem z zapleczem rządowym, zapleczem eksperckim, większością parlamentarną przygotowuje złe prawo, które jest podważane przez Trybunał Konstytucyjny. Mści się, mimo wielu apeli, mści się to pisanie ustaw na kolanie, ten iście hazardowy tryb, właśnie dzisiejszą decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Mogę Państwu obiecać tu dzisiaj, że kiedy rozpoczniemy nową kadencję, kiedy będziemy w nowym parlamencie, Sojusz Lewicy Demokratycznej przygotuje dobry projekt ustawy i skutecznie go przeprowadzi, bo my byliśmy pierwsi, którzy zwracali na to uwagę, przygotowaliśmy ten projekt i przypomnę jeszcze raz, ten projekt był dobry. Dziś zobaczcie, co się wydarzyło.